A przypomnę, że w grupie klaczek o rodowodach skokowych prowadzi w tej chwili Zambezia White SM, numer katalogowy 22, na drugim miejscu Histarlight, numer katalogowy 19. A przed nami już Jolene, polski koń sportowy, urodzona 25 czerwca 2022 roku. Hodowczynią tej klaczki jest pani Joanna Ciecholewska z Kobylarni, a właścicielką jej córka Zuzanna Ciecholewska, także z Kobylarni. Jolene to córka holsztyńskiego reproduktora Canizares, którego największym osiągnięciem jest dotychczas fakt, że na ubiegłorocznej wystawie źrebiąt jego syn Ackermann G, hodowli pana Gerke, był czempionem w grupie ogierków skokowych. Canizares to ogier wyhodowany przez stadninę państwa Kosickich z Wielkopolski. Syn ogiera holsztyńskiego Konor, ogiera, który ma bardzo skonsolidowany rodowód, jest bezpośrednio po Kasalu od klaczy będącej pełną siostrą ogiera Corrado. Conor w swojej własnej karierze sportowej doszedł do poziomu międzynarodowych konkursów 145 cm. Francuski jeździec Nicolas Delmo dosiadał tego ogiera. Aktualnie Conor powrócił do oferty Związku Holsztyńskiego, jest ponownie dostępny dla hodowców. Matka po ogierze Cassini, następna matka po ogierze Clinton, kolejna po Caletto, po Calato i kolejna po Caletto. Mamy tutaj więc przeplatanie się rodu Cordelabrie z rodem ogiera Cottage Sun przez trzy pokolenia. Charakterystyczny dla hodowli holsztyńskiej i często powtarzane złożenie rodowodowe. Canizares z holsztyńskiej rodziny żeńskiej, sztam 1947, ten sam, z którego pochodzi Cambridge, ojciec aktualnego lidera światowego rankingu ogiera Chaco Blue. Bardzo ciekawa także żeńska strona rodowodu, Yarissa C. To młoda stosunkowo klacz, córka ogiera Lisaro, ogiera wyhodowanego w stadnie koni wrzecznej, który startował na poziomie konkursów 120 cm praktycznie przez całą karierę hodowlaną na terenie naszego związku. Liczne potomstwo mieliśmy także na naszych wystawach. Bardzo ciekawa kolejna także matka, klacz Jata, córka bezpośrednio po ogierze Arcus, najlepszym ogierze sportowym pełnej krwi angielskiej w historii polskiej hodowli. Pięciokrotnie ogier ten zdobywał tytuł mistrza Polski, dwukrotnie pod Grzegorzem Kubiakiem, trzykrotnie pod Andrzejem Głoskowskim w kategoriach młodzieżowych. Założył też znakomicie funkcjonujący w hodowli małopolskiej ród męski. Sama Jata startowała pod Romanem Megerem w konkursach skoków do poziomu 120 cm. Bardzo się cieszymy, że jest szansa na kontynuację tej rodziny żeńskiej w naszej hodowli. Hodowcą Jaty, czyli babci prezentowanej Jolene, jest pan Bogusław Dąbrowski, wieloletni prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich. Yarissa C to kolejny... Dziękujemy bardzo za prezentację klaczki Jolene. Kolejne bardzo młode źrebie. Tutaj widać, że troszkę jakby warunki atmosferyczne i może pora dnia, kiedy normalnie robi poobiednią drzemkę, troszkę brakuje energii, ale mimo wszystko w bardzo dobrym typie konia wierzchowego. Dobre linie, ładna głowa, szyja, 8,5 za typ. Też żeńska i jednocześnie charakteryzujące się dobrymi punktami konia wierzchowego, poprawnie skonstruowana. Jeżeli chodzi o
pokrój, może ciut, życzylibyśmy sobie ciut dłuższej szyi i troszkę więcej substancji, więcej tego fundamentu, też już to jakiego na źrebie dzisiaj mieliśmy, ciut jest może drobnokoścista, dlatego 8,2 w ruchu na podkreślenie zasługuje dobry galop, troszkę słabszy kłus, ale ma tą tendencję jednak pchania się pod siebie, gdyby miała troszkę więcej energii, na pewno by to jeszcze lepiej mogła dzisiaj zaprezentować. Na dzień dzisiejszy 8,0, zdrowie i rozwój, dobrze rozwinięte, zdrowe źrebie dobrej kondycji, przygotowane 8,0. Dziękujemy bardzo, oklaski dla młodej uczestniczki dzisiejszego czempionatu. 8,18 to nota, z którą kończy rywalizację Żolen. Mamy nadzieję, że tegoroczne sukcesy zarówno w polowej próbie dzielności, jak i dzisiejsza klaczki Żolen zachęcą do dalszej hodowlanej aktywności stadniny rodziny państwa Ciecholewskich.